Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu w od x przez dwumian q od x. Do rozwiązania tego zadania wykorzystamy twierdzenie o reszcie. Jeżeli r jest resztą z dzielenia wielomianu w przez dwumian x minus a, to r równa się w od a. Zaczniemy od wyznaczenia a. Dwumian, przez który będziemy dzielić nasz wielomian w od x, przyjął postać x plus 2. Zwróćmy uwagę, że nasz dwumian x minus a ma a poprzedzone minusem. W związku z czym nasz dwumian możemy rozpisać jako x minus minus 2, co oznacza, że nasze a wynosi minus 2. Więc aby policzyć resztę, z dzielenia wielomianu w od x przez dwumian x plus 2 musimy policzyć w od minus dwójki. Zapiszmy. Nasze r to jest w od minus 2. Wzór na wielomian jest oznaczony jako w od x. Zwróćmy uwagę, że zamiast x będziemy teraz wprowadzać minus 2. Czyli za każdego x we wzorze podstawimy minus dwójkę. Dostaniemy 3 razy za x wstawiamy minus 2 do potęgi czwartej, minus 2 razy za x wstawiamy minus 2, do potęgi trzeciej, plus 1 druga razy wstawiamy za x minus 2. Do potęgi drugiej minus 5 razy minus 2 i plus 1. Obliczmy. W od minus 2 równa się. Przypominam kolejność działań. Najpierw potęgujemy, następnie będziemy mnożyć, a na końcu będziemy dodawać i odejmować. Czyli trójkę na razie przepiszemy. Minus do potęgi czwartej, czyli do potęgi parzystej, znika nam. 2 do potęgi czwartej to jest 16. Tą minus dwójkę na razie przepiszę. Minus do potęgi nieparzystej zostaje. I 2 do potęgi trzeciej to jest 8. Jedną drugą przepiszemy. Minus do potęgi parzystej znika, czyli zostaje nam. 2 do potęgi drugiej, czyli 4, minus 5 razy minus 2, mamy parzystą liczbę minusów, czyli dostajemy plus, 5 razy 2, 10 i plus 1. Nasze obliczenie przeniesiemy do góry, czyli w od minus 2 równa się 3 razy 16, daje nam 48,

co oznacza, że reszta dzielenia naszego wielomianu w od x przez dwumian x plus dwa wynosi siedemdziesiąt